Ja miałem jedną sytuację z zawodnikiem, nie powiem nazwiska. Został odesłany do drugiej drużyny. No i ja go poprosiłem, wytyczyłem mu, że w rezerwach ma zagrać tyle i tyle. A on do mnie dzwoni i on mi mówi: panie trenerze, ale ja nie mogę jechać na ten mecz rezerw. A ja mówię: a co się wydarzyło? Choroba, jakieś nagła sytuacja? No nie, bo ja nie mogę, nie mam z kim swoich dwóch piesków zostawić. Chciałem wyrazić oburzenie. Jak mamy robić profesjonalny futbol, gdy kluby nie mają ludzi od wyprowadzania psów i pilnowania i gdy piłkarze jadą na mecze rezerw? Dlatego w następnym klubie, w którym będę pracował, będę optował, żeby oprócz trenera, asystenta, bramkarzy, mieć jeszcze osobę do wyprowadzania piesków.